Odniosę się teraz do długo zapowiadanego filmu na Wardęgę, który według hucznych zapowiedzi miał być na Wardęgę, ale okazało się, że jednak był na mnie. Ale ten film nie jest przede wszystkim na Wardęgę, tylko na Konopskiego, bo to Konopski podpierał rzeczy. Długo internet zastanawiał się, kto może stać za tym filmem i okazało się, że za filmem z brudami na mnie, Wardęgę i Sukanek stoi Nitro, Boxdel i Dubiel. Cóż za niesamowity plot twist. To nie żart, ten film jest tak samo rzetelny jak wąskie grono zaufanych sobie osób, które go robiło. Bo najśmieszniejsze jest to, że zanim oni wypuścili ten materiał, to trafił z kilku źródeł do Wardęgi, który mi go pokazał kilka dni przed tym, jak sam go upublicznił. I teraz jest pytanie, kto ten film opublikował, zanim my go wstawiliśmy? Bo ja też miałem spore wątpliwości odnośnie publikacji tego filmu. Najpierw odniosę się do zarzutów w moją stronę, bo są tam aż trzy obrzydliwe i dyskredytujące mnie brudy, nad którymi chłopaki pracowali w pocie czoła kilkanaście tygodni. Wiele rzeczy się wydarzy w najbliższym czasie i nie spodziewasz się. Mam mocne materiały, a w sumie nawet nie, teraz już nie ja mam, bo ja się tym nie chciałem zajmować. Tam wydaje mi się, że kto inny się będzie tym zajmował, będzie głośno. Nitro zarzucił mi w filmie, że pomagałem wybielać Boxdela podczas Pandory. Pomimo zapewnień Wardęgi odnośnie mocnych zarzutów Konopskiego do Boxdela, ten pociesza Michała i zapewnia go o swojej pomocy. Dobra, stary. Ja działam dalej z filmem, jutro go wrzucam. Załącz twoją głosówkę z odcinka. Odetnę cię od tego państwa, jak się da, to jest skurwiskie, żeby tak cię wrzucać do tego wora. Więc jak to było? Po pierwszym filmie Wardęgi wiele osób skierowało swój gniew na Boxdela i wrzucili go do tego samego wora co Stu. Boxdel spotkał się wtedy z potężnym linczem i ludzie robili z niego PDF-a, a jako już widziałem, że ludzie wrzucają wszystkich do jednego wora, chciałem to zaznaczyć w swoim filmie. Według mnie ich czyny nie są na tym samym poziomie. Boxdel nigdy też nie doprowadził do spotkania w realnym życiu, Stu robił to kilkukrotnie. I nie chcę Michała usprawiedliwiać, on sam mówił, że jego wiadomości były obrzydliwe i spermiarskie, ale zupełnie szczerze uważam, że Boxdel dostał niewspółmierny hejt na tej aferze, bo sam nie wierzę w to, że jest jakimś I jeśli to, o czym mówię, jest prawdą, że jego wiadomości wynikały z niedojrzałości i chęci zaimponowania jakimś wyimaginowanym wizerunkiem 190-centymetrowego mistrza MMA Śląsk, co do takiego Boxdela czy Dubiela, to poza kontrowersyjnymi czy obrzydliwymi wiadomościami, nie ma żadnych zarzutów o i nie można ich zestawiać z byciem p***em. Trzeba to oddzielić. Zadzwoniłem dzień przed publikacją do Boxdela z normalnej ludzkiej empatii, żeby powiadomić go i uspokoić, że nie mam zamiaru robić z niego p***a, tylko normalnie i rzetelnie przedstawiam jego wątek, odcinając go od p***i. Zresztą obejrzyjcie sobie jeszcze raz ten wątek w moim filmie pandorowym i ocencie to sami. Co najważniejsze, nie było tam żadnego dogadywania się, jak to sugeruje Nitro, czy ustalania jakiegoś scenariusza, co mogę, czego nie mogę użyć. Chciałem go przede wszystkim trochę uspokoić, bo wiedziałem od kilku źródeł, że jest w naprawdę złym stanie psychicznym i realnie może sobie coś zrobić, a mój film był już blisko publikacji. Dostałem bardzo niepokojącą informację, ale już jest podobno luz, ale i tak zakończę live'a. Nie wiem, kurwa Nitro, jak bardzo upośledzonym trzeba być, żeby robić z tego taką narrację, bo na pewno masz tą całą rozmowę i dobrze znasz jej kontekst. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że mieliście nadzieję, że ja jej nie mam i nie będę miał jak się bronić, ale możecie zmartwić. Bo je mam. I mogę użyć takich fragmentów jak ten. Ja, stary, nie chciałem o tym nawet wstawiać tak wcześnie filmu, nie? Ja potrzebuję więcej czasu na to wszystko, ja to muszę sprawdzać. Albo ten. Wczoraj mi napisała, że mogła cię okłamywać z wiekiem w tamtym czasie. Niech ludzie sami to ocenią. Link do całej rozmowy w pełnym kontekście macie w opisie. Sami ocencie, która wersja jest bardziej wiarygodna. Czy jest to informacja i pocieszenie, czy jak to sugeruje Nitro, ustawka i współpraca. Poza tym całkiem ciekawie, Nitro, że przeklejasz jedno z moich zdań, które było kompletnie innej części rozmowy i przeklejasz to tak, żeby brzmiało, jakby mówił to w kontekście Wardęgi. Sylwester, stary, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w chuj. W sensie uważam, że to jest niesprawiedliwe, że taki zarzut, stary, który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie, to jest poważna sprawa. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało w rzeczywistości. Za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w chuj. W sensie uważam, że to jest niesprawiedliwe, że... Ty wiesz, ty, stary, zadzwoniłeś do mnie, rozmawiałeś ze mną, stary, wiesz, o co chodzi, jakby, kurwa, zająłeś się obiektywnym dziennikarstwem, a to, co on robi, to jest, kurwa, destroyer, wiesz, o co chodzi, to jest niszczyciel kariery, kurwa, stary, i mojego życia przede wszystkim, stary, to jest nieludzkie, kurwa.
Tak nie można, to nie jest stary drama na zasadzie, wiesz, że ktoś kurwa oskamował kogoś stary i powinien, wiesz, odczuć, bo są dowody, tylko to jest taki zarzut stary, że ja mogę kurwa, wiesz. To jest zarzut, który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie, to jest poważna sprawa. Ja wiem, że Boxdelowi chyba nie spodobał się kierunek, w którym to wszystko poszło, bo uwaga, skontaktował się ze mną jakieś 2 tygodnie temu i dał mi znać, że nasza rozmowa z Pandory ma być wykorzystana w jakimś filmie na Wardęgę i że chce się spotkać i osobiście pokazać mi fragment rozmowy, którą oni chcą użyć, bo mają być wycięte i wykorzystane w jakimś niekorzystnym świetle. Nie zdradził mi żadnych szczegółów, ale dało się wyczuć, że ma jakiegoś moralniaka i boi się odbioru tego filmu. Wiedziałem już wtedy, że Boxdel spotykał się z Dubielem i Nitro. Finalnie mu odmówiłem, bo stwierdziłem, że jeżeli cokolwiek ma na mnie wyjść, to niech wyjdzie, bo nie mam sobie nic do zarzucenia i będę w stanie wybronić jakieś zdania wycięte z kontekstu. I nie dam się wciągnąć w jakieś dziwne spotkania i knucie intryg. Ale i tak, na koniec dnia, chłopaki, największym skrytnictwem jest to, że wykorzystaliście moją empatię i bycie po prostu ludzkim wobec Boxdela i zmanipulowaliście to, żeby mnie zniszczyć i dyskredytować, umniejszając przy tym całej aferze. A wszystko to było częścią większego planu powolnego przywracania Dubiela do internetu. Chcieliśmy do Kenii, bo musieliśmy pomóc w jednej rzeczy siostrze Alicji. No i przy okazji w zeszłym tygodniu mieliśmy rocznicę, więc stwierdziłem, że zabiorę Natalię na safari. Dubiel kolejny raz podjął się nieudanej próby wybielenia i za kulis zrobił film na mnie, Wardęgę i Sukanek. To jest już takim skrytnictwem, że po prostu żal mi was. Albo twój k***wa montażysta, albo k***wa animator, którego polecił k***wa Boxdel. Co do atakowania Wardęgi. Boxdel w tej rozmowie miał duży żal do Wardęgi, zarzucał mu płynięcie na fali Pandory, czy to, że Wardęga pomijał jakieś dowody łagodzące dla Boxdela, więc powiedziałem wprost, jeżeli ma do niego jakieś konkretne zarzuty, to niech po prostu o nich powie. A ty nie myślałeś, żeby się wpierdolić w tego Wardęgę z tym? I niech się broni jak ma czym. Nie wiem, co tam masz w sprawie tego Wardęgi, co ona ci wysłała też w sprawie tego, że on wiedział, ale na twoim miejscu, A tutaj na noże trzeba iść, nie? Skoro on takie coś... Ja nie jestem adwokatem Wardęgi, tak samo on nie jest moim, abyśmy tłumaczyli się za siebie. Nie oczekuję od Sylwestra, że będzie mnie bronić i vice versa. Póki co ufam Sylwestrowi i mamy dobre stosunki, ale pamiętajcie, że Sylwester to Sylwester, a ja to ja. I odpowiadamy za siebie i własne ruchy osobno. Nie wszystko, co mówi Sylwek, musi mi się podobać i odwrotnie. A jeśli tak jest, to umiem to powiedzieć wprost. Nie rozumiem też trochę poruszania na sam koniec filmu wątku choroby Boxdela, czyli bulimi. Ja odniosłem wrażenie, że jest to wątek na zasadzie takiego wybielacza. To, że współpracujemy na pewnych polach od Pandory i wymienialiśmy się informacjami, wcale nie znaczy, że liżemy się po jajach w każdej sytuacji, tak jak to określił Nitro. A jedyny, kto liże się tu po jajach Nitro, to ty z Dubielem. Kolejny destrukcyjny brud na mnie polega na tym, że skoro dogadywałem się z Boxdelem w Pandorze, muszę mieć z tego jakieś korzyści. Nitro sugeruje, że otrzymałem walkę w Fame i w ten sposób związałem się z Boxdelem. Myślę, że w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jaki interes miał Konopski w tym, żeby ochronić Boxdela. Nitro, nie wiem czy wiesz, może cię to bardzo zdziwić, dostałem propozycję walki za 1 400 000 zł, i ją kurwa odrzuciłem. Więc skoro ani nie wziąłem walki, ani nie związałem się w żaden sposób z Boxdelem, na przykład angażując się z nim we wspólny projekt, jak ty robiąc z nim film dla mnie, to co ty w ogóle kurwa mi zarzucasz? Ale odniosę się jeszcze do moich słów. Szykuje się kolejna walka. Nie widzę teraz żadnego potencjalnego przeciwnika na horyzoncie. Okay. Bo rzeczywiście gdzieś tam tydzień temu wpadła całkiem interesująca oferta od Fame'u, ale pieniężna, a nie z żadnym przeciwnikiem. Okay. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę, ale na razie po prostu nie mam skrzydła. Od mojej pierwszej walki z Xayo wielokrotnie mówiłem, że jeszcze raz bym zawalczył. Po moim pierwszym wystąpieniu dostałem tonę wiadomości, że chętnie byście jeszcze raz mnie zobaczyli w oktagonie. Nie chciałem walczyć ani z byle kim, ani byle kiedy, dlatego odmawiałem każdej propozycji, a było ich naprawdę wiele. Na przykład nie wiecie, że tuż przed Pandorą, kiedy internet dopiero zaczyna łączyć kropki, dostałem propozycję za 1 000 000 od Fame, którą też odrzuciłem ze względu na Pandorę. I ktoś może powiedzieć, że no nie wziąłeś, ale na pewno weźmiesz tę walkę. No to pierwszy raz mówię otwarcie i oficjalnie, nigdy już nie wezmę udziału w żadnej walce freakfightowej. Freakfighty niestety cały czas wypełnione są patologią i według mnie nie idzie to w dobrym kierunku. To środowisko jest śliskie i nie mam zamiaru brać w tym czynnego udziału. To tyle Nitro, jeśli chodzi o moje przekupstwo. Nie musicie już więcej snuć teorii, że się sprzedałem, czy już podpisałem się na walkę z Dubielem. To tyle w temacie walk i freakfightów. Zarzuty, które padają w moim kierunku, to domysły, które 3 największych wygnańców polskiego YouTube'a próbuje serwować jako fakty. Gdyby nie przecieki, to obstawiam, że ten film nigdy by nie został opublikowany. I dobrze, że Druid wywarł presję na publikację, bo osoby, które chciały się bawić w te manipulacje, zostały szybko zweryfikowane. W tym całym filmie pojawiła się też głosówka Dubiela i Stu przed pandorowymi materiałami. A co się dzieje?
No nic, no wiesz, no mi się k***a dostaje coraz bardziej. Po prostu czuję, że k***a zaraz ja będę nie wiadomo kim k***a, czeku będę, wiesz, jakby osobą, która kryła k***a pedofila, no. Sam Nitro dobrze wie, że ta rozmowa z Tiu i Dubiela nie trzyma się kupy i mu to podobno wytykał przy każdej okazji. Ja mu to zresztą powiedziałem też, bo wziąłem świadomość, bo ona sama mu napisała, że ma 14 lat, bo go poprawiła z 13 na 14. Następna rzecz, którą ja za każdym razem mówiłem wszystkim dookoła i przede wszystkim Marcinowi, jest to, że ten film nie jest w stanie go wybronić, bo ludzie i tak znajdą nieścisłości pomiędzy tą rozmową, między innymi z tym wiekiem. Tym argumentem jest to, że... Tak, tylko Marcin, tylko jakby problemem nie jest to, bo ta rozmowa, jakby ta rozmowa, ja mogę powiedzieć, ją słyszałem w październiku, tylko problemem w tej rozmowie jest to, że nawet ludzie by powiedzieli: Marcinku, no dobra, spoko, nie wiedziałeś, byłeś kolegą zaślepiony, tylko że w momencie, kiedy mówisz ja i moja czternastka, a potem mówisz, jak mogłeś nie wiedzieć, ile ona ma lat, jak ty sam wiedziałeś, ile ona ma lat, no to jest podstawowym problemem. Dlatego ja ci zresztą mówiłem przez ostatnie dwa tygodnie, że to nie jest broniące, no. Mimo to w ich wielkim filmie pomija ten bardzo istotny fakt i w ogóle o tym nie wspomina. Tak ma wyglądać, Nitro, za twoja wielka prawda o Pandorze? Ta głosówka nie ma nic wspólnego ze mną czy Bardęgą, bo nasze filmy według ich osi czasu wtedy jeszcze się nie pojawiły, ale ma za zadanie pokazać Dubiela w dobrym świetle. Internauci oczywiście tego nie kupili, zarzucając, że brzmi to jak AI, czy ustawka aktorska z pamiętników z wakacji. Dziwne jest to, że Dubiel sam nie zgłosił się do nas po materiale Wontora, bo z tej głosówki wynika, że ewidentnie wiedział, że będzie postrzegany jako osobą, która kryła On już wtedy nagrywał rozmowy, gdzie zarzucał to Stu. Przykre jest to, że taki Dubiel czy Bogzel, którzy brali udział w przygotowywaniu tego filmu, dawali jakieś materiały, dali swoich montażystów i ogólnie tworzyli ten film, próbowali tuszować swój udział w tym materiale. Tymczasem sami na ostatnim live'ie wysypali się, że praktycznie wszystko konsultowali, co dawać, czego nie dawać, jak coś może zostać odebrane. Sylwester dzisiaj mówił, że ludzie dzwonili po pracownika Goat i tak dalej. I to jest połowicznie prawda, bo parę osób, które współpracowało z Goat, to akurat i Bogzel załatwił, no, mieli jakieś zastrzeżenia odnośnie pracy z Sylwestrem. Że po prostu jest pracodawcą, ale to na koniec dnia nic z tego nie zostało wykorzystane. Mnie chyba najbardziej rozśmieszyło to, że Nitro mówił na live'ie, że zobaczcie, że oni wszyscy kręcą, a Dubiel poszedł do sądu i wyjaśnia to w sądzie. I on nie rozmawiał z Konopem, nie chodził za Wardęgą, nie prosił, żeby mu odpuścili, nie rozmawiał z ofiarami. No ja po prostu założyłem sprawę i tyle, no. Jak na tym wyszedłeś? I mówią to w momencie, kiedy opowiadają o tym, jak od kilku tygodni knuli intrygę i rozkręcenie afery w internecie. Tak Dubiel poszedł do sądu, że zakulisowo bierze udział w filmach z manipulacjami. Kurwa, brawo. Całą tą akcję mocno się ośmieszyli i znowu zobaczyliście, jaki ten świat influ jest lojalny i rzetelny. No i najważniejsze, mieszanie faktów i manipulowanie przy wątku skanek i kolejna próba dyskredytacji. To naprawdę trzeba być dzbanem i frajerem, Nitro.